Arno zdjęłam. Ale jak to sobie tu owaś do oka włożyć? No bo jak ja próbowałam. Pokaż się do kamery. Was dwa, trzy. Tak, bo jest pyszny tylko. Hej, krabeczki, to ja Akulesja, oglądacie kanał Akatim, dzięki, że jesteście. Witajcie w serii Zamiana Ról. W poprzednim odcinku wygrałam aż 1000 euro, a dzisiaj to Julia i Renata będą musieli się wczyć w rolę modeli. Ale nie będzie tak łatwo, bo przygotowałam na nich pączki ze specjalnym nadzieniem. Nie chcecie wiedzieć, co jest w środku. A ten, kto zgadnie i otrzyma większą ilość punktów, wygra. Sami zobaczcie co. Jadę teraz po najbardziej ostry sos w Polsce i najbardziej śmierdzący ser francuski. To tutaj sprzedają jedno z najostrzejszych sosów w Polsce. Idziemy do środka. Dzień dobry. Poproszę najostrzejszą pastę. Tylko pasta będzie, tak? Tak. Okej. Okay. Trzeba z nim uważać. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Julian się nie spodziewa, co będzie w moich pączkach. Boję się to spróbować, bo pani mówiła, że trzeba z nim naprawdę uważać. A ja mam jeszcze życie przed sobą. Jak pachnie? Tak szczerze, pachnie to nawet dobrze. Pachnie to apetycznie. Teraz się chwie. No i? Może nie łykaj. Żałuję. Ostre, co? O, ja nie mam przez dobry pomysł, żeby to dawać do pączków. Właśnie spróbowałam najbardziej ostry sos w Polsce. Teraz idziemy po najbardziej śmierdzący ser francuski. I co, ostry? Ale jak to sobie tu owaś do oka włożyć? No bo jak ja próbowałam się do kamery. Włożyłam sobie palec do oka z tym sosem. Plus jest taki, że już mnie język nie biecze, tylko oko. Jesteśmy w Leron, sery francuskie, a niestety jest zamknięte, więc nie kupimy. Co zrobimy? No nie wiem. Chyba bez śmierdzącego sera zrobimy. Albo przyjdziemy inny dzień, albo pojedziemy gdzie indziej. Masz jakiś pomysł, gdzie możemy jechać? Do Francji! O, znowu mi na gardło przeszło. I zostało na języku i mi tak do gardła weszło teraz. Ale ładne auto, Porsche. Bierzemy do kieszeni. Próba numer dwa. Idziemy teraz do Auchan po sery. Jak się tam nie będzie, to mój nos będzie żyć. Krabeczki schowałam w bonarce. Trzy kamyki, ale w taki sposób, że nikt go nie znajdzie. Tylko osoba, która ogląda dzień, nawet go nie znajdzie ekipa sprzątająca. Do dzieła. Widzicie te doniczki tam koło Grycana? Zakopię tam dwa kamyki i możecie go tylko wyzdać. Do dzieła. Idziemy spać kamyki i nie wiem, czy można w bonarce filmować, ale mam nadzieję, że nas ochrona nie złapie. Takie dwa. Staramy się je zakopać w ziemi. Tutaj są kamyki, jak je znajdziecie, dajcie znać. Teraz jest schować ten kamyczek tam w Auchan w doniczce. Chodźcie. Zakopałam już i na was czeka. Dajcie znać, jak go znajdziecie. Jesteśmy teraz w Auchan na serach. Szukamy najbardziej śmierdzący. Który tu będzie najbardziej śmierdział? Proszę, jaki najbardziej śmierdzący ser by pani miała tu, bo chcemy kupić śmierdzący? Tak, kreśniowy, taki, żeby śmierdział, tak. Brawe, a będzie próbować go? Nie. Ale władujemy go do pączka, co? I może go roztopimy. Możemy roztopić, no. To jest ten. Ma ostry smak i zapach. Śmierdzi, bardzo śmierdzi, no. Masakrycznie śmierdzi, nie chcę tego dotykać. Jutro będę nadziewać pączki i zobaczcie z czym. A few minutes later. Ekspresowe pączki, mąka orkiszowa, serek wanilewy, proszek do pieczenia, wanilia, mąka migdałowa i trzy jajka. Mieszamy. O, to ładnie pachnie. Do pączków włożymy ostrą pastę z chili i z krewetek. Pomieszam to z tym przepysznym serkiem o smaku orzechu. Pomieszamy też musztardę, burgery z naszym przepysznym, ostrym sosem. Damy też tam szan i nasz przepyszny serek, który tak śmierdzi, że ja cię proszę. I musztardę. Tego to się nie spodziewałam do pączków. Lecimy. Czas na nadzienie. Więc nadamy sobie ten ostry sos. O tak. Terno, które dajesz? Nie wiem. To najpiękniejsze, okej. Okay. No. To trzeba jakoś zlepić. Ale ja dam sobie chyba za dużo oliwy z oliwek, więc nie wiem, tyle wystarczy, myślisz? Myślę, że tak. A myślę, że pyszny ten. Ten będzie dobry, bo ser z musztardą jest pyszny. No prawda, mama, pachnie to jakbyś tam pomieszała tyle rzeczy, że... Jedyne co to ten słodki smak pączku. Ładujemy i czekamy. I to wygląda tak śmiesznie. Bierzemy. Ale to ładnie pachnie. Pamiętajcie, że pączki muszą swobodnie pływać i same się obracają. A ten to się nie obraca. W ogóle to jest fajny przepis, bo cukru nie ma. Bo jest waniliowy serek, który wszystko... Tak, waniliowy serek i biała mąka orkiszowa, naprawdę super. Ej, jestem ciekawa, czy chrzanu wszystko schrzani. Zamykamy pączka. Jo, ale to ładnie pachnie. Tak, szczerze, zjadłam sobie takiego pączka, ale nie z takimi nadzieniami. One się przykleiły. Ten, kto otrzyma najwięcej punktów, wygra...
podwodną sesję z prawdziwą rybką. Ostatnie i prawie gotowe, czas na challenge. Przed wami jest 5 pączków. Jak zgadniecie, co jest w środku, otrzymujecie jeden punkt. Osoba, która otrzyma najwięcej punktów, wygra sesję z zdjęciem z prawdziwą rybką. Proszę mi wygrać, jak chce sesję z rybką. Smacznego. Może w kuchni, może musiał drugi kręg wziąć, żeby się zastanowić, z czym to. O, to jest ser, apéricube, tak jest papryka. No ser jest, ser. Czekaj, ser jest i z czym? I troszeczkę... Dobra, ja lecę dalej. Papryka. Nie wiem, czy mu to zaliczyć, ja wiem, które to ma. Bo ser stopiony, tak? Mam jeden punkt. Wiesz co, to jest serek, tam jest taki serek, tak? Ale on jest z czymś, ja wiem, co on ma. Wiesz, co on ma? Nie. To jest ser, stopiony ser. Mhm. Papryka z, tutaj czuć, tylko nie wiadomo, czym ta papryka. Troszeczkę papryka, coś takiego przyprawy. No nie wiem, czy możemy mu dać, bo to jest serek z tym, z pastą chili z krewetek. I tam, ale jest tam. Jest też papryka tam. No, można mu dać. Na siłę można dać punkcika. A teraz Renatka. Tutaj czuję chrzan, aczkolwiek. Tak, jest punkt. 1-1 mamy. 1-1, tak. Będziemy. Aż on wącha nawet. No tak, to jest dobra metoda. Profesjonalista. A ja myślałam, że... Ser niebieski. A z czym? Tam coś jeszcze jest. Jest 1-1 jest. Ser niebieski, ja nie mam punktu. No, jest tam coś jeszcze, no nie wiem, czemu to można zaliczyć, bo nie zgadł drugiego składnika, bo on jest pomieszany z czymś ten ser. Alicja, ser niebieski, jeden punkt. Daj. No, musisz zgadnąć drugi składnik. A może ten pierwszy składnik jest tak intensywny, że przykrył, nie? Ona widzi, co jest, tak. On bije cały smak. Wiesz co, Alicja, ja bym mu dała pół punkta, bo zgadł jeden składnik, drugiego nie. Ale poczekajcie, zobaczymy, może ona to zgadnie. Dawaj, Renatka, co tam jeszcze masz? Jeszcze momencik. Łosiny włoski? Nie. Musztardo Dijon? Tak, właśnie. Tak. To mi brakowało. Tak, jest punkt. Jest jeden z musztardą Dijon, tak. Ja będę jeść wszystko. Nie zostaje dla was. To jest tak dobre. Uwielbiam jeść. Bo to jest pomieszanie składników takich słodkich. Marnatka jakiś, dawaj coś. Okej, okay, ja mam całe wszystko. Wziąłem komplet. Czekaj, mam tylko 0,1 kropka. Mi się wszystkie znaki pomieszały. No tak, bo to możesz się pomieszać, tak. Ale z tego wynika, słuchajcie, że nadzienie słodko-kwaśne jest dobre z nadzieniem ciastowym, tak? Właśnie, może jesteście przekonani jakiejś nowej... Ja już o chrzanie mówiłam, chrzan był mój. Tak, chrzan, miałaś punkt za chrzan? Tak, miałam. Dałaś na chrzan. Tak, dawaj, tak. Ale tutaj też się mam chrzan. Tak. Tak. Odważne połączenie. Dawaj jedynkę, jeden punkt dla Juliana. Full wypas. No i co tam, Renatka, myślisz, że coś? No nie wiem. Ale my mamy te same, prawda? Tak. Macie te same, tak. No to ja też mam oczywiście musztardę Dijon, nie? Tak, no to dawaj punkta. Oczywiście mam również ser pleśniowy. Tak, a z czym? Bo to jest ten drugi składnik, co jeszcze nie odgadliście. Z czym jest ten ser zmieszany? Ser z paprykami ostrej. Nie. To jest najtrudniejszy pączek. Czekaj. Pomidor, paprika. Nie. To jest takie pasta paprika. No. Nie palicie to? Przemy? To nie jest ta rysa? Jest tam mamy coś takiego. Trochę. Nie to, co ja zjedliśmy. Mam tyle papryki na języku, że już nie czuję pozostałych smaków. Wydaje mi się, że Renatka zaczęła od tego pączka, który teraz je właśnie Julien. Arabiotala? Nie. Taki sos pikantny. To są dwa sosy tam zmieszane. To nie jest ta rysa. Rysa to jest troszkę wędzony. Jest paprykowy taki sos, ale... Jest jeden ser. I tam jest co w tym paprykowym? Jaka papryka? No bardzo paprykowa. Nie, ja wiem, który on ma i ty zaczęłaś chyba od tego, który on teraz ma. Sos papryka ostrej, okej. Okay. Tak, dobrze. Z czym? Jak się nazywa ta papryka ostra? Chili. No właśnie, tak. I z czym to jest? Z czymś pomieszane. Kurkuma? Nie. Olej? Nie. Ja mam 0,5. I to też jest francuski sosik, co jest pomieszane, bo są dwa pomieszane. Dobra, wiem, co to jest już. Francuski sos, no to? Mhm. A znany? No, u nich znany. No tak. U nas może smaczne. Też jest znany, ale... Alicja robiła. Widzę, że Renatka dużo wody nie. Pali. Cały czas to paprykę kosztuje. Ale to jest już pół punkta można by mu dać, bo on zgadł podstawową część tego. A musiałem ci dać więcej, no. No to jest to, tylko zgadnij, co to jest. Spróbuj to. To jest ten sos bardzo ostry, paprykowy. I to jest... Bardzo ci kibicujemy. Ja to też zjadłam. I to jest sos pomidorowy, ketchup. Nie, koncentrat pomidorowy. Plus sos paprykowy i chili. No tak. Tak. Jeden punkt. To jest ostry. Yes! Nie zgadł tego drugiego składnika tak naprawdę, bo on był pomieszany. Jeszcze nie powiem z czym, bo jeszcze czekamy na Renatkę decyzję, czy Renatka się poddaje, czy coś zgaduje. No to ja już to wszystko wyjadłam i trudno mi teraz odgadnąć z czym.
Dobra, czyli co mówimy? Ten sos, który masz przed barbecue pomieszany. A ser, ser pleśniowy. Dobrze się czujesz? Ser pleśniowy, ten śmierdzący, był pomieszany z musztardą Dijon. Jaki jest punktacja? No chyba wiemy, kto wygrał sesję z rybką. No ty nie, nie mam jeden punkt. Nie! Wiesz, czy wygrałam sesję? To co, Alicja, da Julienowi jeszcze pół punkta, jak zje to, co ma na łyżeczce? Ja myślę, że on jakby to zjadł, to już by nie wszedł do basenu. A piranha jedzą żaba? Ale raz, dwa, trzy. O nie! O nie! O nie! Ja chciał ten pół punkta. Jezu! Boże! Jeden punkt. Jezu, ja zostawię tu! Ale była przepyszna. Zostałeś się trochę. Nie. No to gratulacje. Kucharz, nie? Kucharz wygrał. To teraz lecimy. Teraz wyłabiam rybki do aklimatyzacji. Teraz jeszcze jedną, którą wziąć. Kompletnie, ta jest fajna.